1/5 pieniędzy no, jest połowem na zmianę, ale przerzucenie się z polskiego na angielski nie było dobrym pomysłem, bo zamiast się rozrastać, to idzie w drugą stronę. Mianowicie fala unsubów, dislike'ów i ludzie tylko czytają komentarze pod jego filmami. Wzywacie, więc jestem. I w tym filmiku będę mówił po polsku. 9 miesięcy temu przeszedłem w pełni na content po angielsku, jednak mimo upływu tego czasu wciąż piszecie takie komentarze. Nie licząc nawet prywatnych wiadomości, które dostaję cały czas przez Discorda praktycznie codziennie. No, mam też takie komentarze, ale jakbym się tym przejmował, to bym nie robił internetu. Jesteście kurewsko uparci. Mówił wam to ktoś kiedyś? No to tak, Kowal wrócił. Z polskimi filmikami oczywiście. I teraz jest pytanie, co ja mam zrobić z tym filmem. Nie wiem, czy ja mam go skasować, czy go tak zostawić, czy zmienić tytuł, czy coś jeszcze z nim innym zrobić. Coś innego znaczy. Nie wiem, szczerze mówiąc. Ale cieszmy się tym, że on wrócił, nie? Na polską scenę. Nic dodać, nic ująć. A poza tym ja idę odpocząć od YouTube'a na pewien czas. Nie wiem na jak długo, nie wiem na jak krótko. Może się jeszcze pojawi jeden film, ale wątpię, bo ja po prostu mam dużo do ogarnięcia, szczerze mówiąc. To nie jest tylko dlatego, że chcę was zostawić, nie, ja po prostu idę odpocząć od tego. Także tak to wygląda. A jak na razie, cieszmy się tym, że Kowal wrócił. Have mercy. Please. There is no mercy.